Nie? Dobra, patrzcie się. Coś widzę nietypowym kształtem. O nie, to nie będzie moneta. Dobra, wracam na tą łąkę, na mega łąkę, która ostatnio mi pokazała, że muszę przejść wszystkie miejsca od nowa i robię ten pasek, co mi został, plus tamten paseczek, ale wujek podjechał i mówi, że robi tam, bo właśnie roztrząsał siano, tam też no nic nie było już, powiem wam, wrócę tam, żeby zobaczyć, co się po prostu będzie działo z innym wykrywaczem, a tutaj już mam coś, się zasrebrzyło, to chyba nie jest moneta, bo taki mierny był sygnał, ale mamy piękny, słuchajcie, ale to piękny guzik arsenowy. Kurczę. O, jest i kurczę od razu. Nie spodziewałem się, chociaż chwilę chodzę, nie powiem. Sygnał naprawdę takim nie do kopania, jakbym powiedział, że na folię nawet. Chociaż teraz 6, 7... Powiem wam od razu, jest, no nie powiem fan dnia, ale super fan. Takie sygnały powyżej nawet 3 trzeba kopać po prostu i tyle. Ten guzik na sztorc może inny już by sygnał dawał, zresztą zaraz zobaczymy. Nie no, ale widzicie, 6, 7, ale trzyma. Trzyma cały czas to ID. Jest super fancik, także lecę dalej. No, poznajemy Equinoxa, ale to już tyle dni z nim chodzę, że po prostu czuję się, jakbym cały czas z nim chodził. No, dobra, lecę dalej. Kurczę, mam pierwszą monetę, kazała na siebie czekać, ale może to być bardzo jakaś petarda. Jakie skaczące było 20 i na 16. Ja sorry, że tak mówię wam o tym ID, ale po prostu się uczę tam i patrzę, nie, teraz. I jak to mówię, to sobie te sygnały tam wbijam w łeb, nie? Dobra, patrzcie się. Coś widzę nietypowym kształtem. O nie, to nie będzie moneta, to jest medal jakiś. Ja pierdzielę. Zaraz, środek podręcz. O kurde! To już jest, powiem wam, jakiś pruski chyba medal. Ja pierdzielę, ale fan. Patrzcie, nie mam monety, ale mam coś niesamowitego. Jest jakiś medal. Kurczę, czy ja nie miałem takiego już? To nie jest ten za kampanię napoleońską? A tamten zdawało mi się, że większy jest. Już tu widzicie, na pewno jest piękny, oczywiście. Nie no, wygląda jak tamten, kurczę. Medal za kampanię napoleońską, pruską. O ile się nie mylę, kto się mylę, to może od razu mnie poprawiać, chociaż już w domu wiem, o co kaman. Ja pierdzielę. Ale petarda, jak to mówi Adi. Pozdrawiam Adiego. Zobaczcie, co ten Equinox tu wyprawia na tej łące, na której nic nie było. Tutaj ja nie widzę teraz, chociaż wiem co jest, nie będę tarł, już widzicie, on, ten medal, to ciekawostka. Odlewany był ponoć z tych armat francuskich, z brązu. Ja pierdzielę. No ale kurczę, tamty mi się wydawał większy trochę, nie wiem, czy mi się zdaje, ale to jest na pewno to, bo jest taki sam. I niedaleko tam, zaraz, gdzie to było? Gdzie ja tamten znalazłem? Nie, to było tam, na polu wujka tamtym. Dokładnie na tym polu, co tam widać, o. Za tymi brzuskami. Ja pierdzielę.
Czekajcie, może przemyję chwilę i wam pokażę jeszcze na, tutaj na żywo. Nie no, środkiem podręcznym tu nic nie zrobię, bo on jak wysycha, to od razu się nieczytelny staje, nie? Ale szał dzisiaj dnia, ja pierdzielę, szało chyba miesiąca. Ja nie wiem, popatrzcie sami. To nie są żarty normalnie z tym Equinoxem, jak mówią, że będziesz kopał. Zobaczcie, na przechodzonym miejscu jeszcze takie fanty. Kurczę. Idę dalej, bo szkoda czasu. Dzisiaj w ogóle wieje znowu, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Patrzcie, on tu ćwierkał sobie pod liniami, więc sobie przestawiłem na 20 kHz i jest w miarę stabilny. Troszkę tam ćwierka, nie? I znowu mam takie skaczące ID. Skaczące ID, zobaczymy, co tu tym razem się kryje. Drugi medal, nie? Coś tam jest. Co to jest? Coś skręcone, zmiażdżone. A, jakaś śrubka. Ale jest kolor, także biło. Widzicie, tak przeskakiwał sygnał, że niemniej jednak kopnąłem to, nie, bo to nigdy nie wiadomo. Dobra, lecę dalej. Popatrzcie. Nie wiem, czy tam było widać, ale jakiś kolejny duży placek jest. Ja pierdzielę, powiem wam. Co to? Nie, myślałem, że dwa, to się tak odkleiło. Co to jest? Co to za taki duży placek? Jakaś... Może majówka? Środek podręczny do boju. Tak, mam majóweczkę, ale dzisiaj wykopki. Kurde. Powiem wam, normalnie niesamowite. Jest majóweczka, o. Dawno w ogóle nie miałem majówki. Miałem tą taką z żartą, ta też jest w stanie, ale widać tu wszystko elegancko. 1936. Ja pierdzielę. Normalnie już ostatnio mówiłem, ale ja po prostu tu za nie mówiam. Z tego, co się dzieje. Niech to chwila ciszy powie sama za siebie. Tym razem znowu guzik, ale taki ten płaski, cywilny, ostatnio też taki chyba. I tutaj gdzieś w tym miejscu walnąłem, nie? No, także czekam na monetę, nie? Bo taki dziwny, szarpiący sygnał miał ten guzik. Nie wiem, czy to... Nie, to tak jest dobrze. No, czy te linie czasem też nie zakłócają mi, ale dobra, mamy guzik, idziemy dalej. Myślałem, że mam monetę, ale to chyba jest guzik jakiś tam. O kurde, co to za guzik, zobaczcie. Ja pierdzielę. No masakra, tu jest ten guzik. Co się dzieje, no powiedzcie mi. Ja wiem, że moja euforia to jest taka, no fajnie znajduję, ale ja tu chodziłem tyle razy, tak jak mówiłem, i nie było fantów, nie? A dzisiaj nie dość, że mamy super fanty, bo to są mega fanty. Tu jest koszyczek z tej strony, widzicie na zdjęciu. Mamy guzik napoleoński. No to już jest, powiem wam,
Tu jest chyba napis nawet w koło. Kiedyś taki guzik znalazłem, nie? Ale tego nie będę tutaj tar ani nic z nim robił, po prostu wy już na zdjęciu tylko zobaczycie. No masakra, no nie wiem co powiedzieć. Patrzcie, monety ani jednej jeszcze nie mam. A trzy fanty konkreto. Mamy monetę pierwszą, stabilny ID 10. Co to jest? Pewnie 10 groszy. Na ID 10 musi być 10 groszy. Taka mała, no. Trochę mniejsza od fenola. Ale tak pod ziemią? A, bo tu orane kiedyś było, to może i w orane. Dobra, jaka by nie była, jest pierwsza moneta. Aj kurczę, zaraz się wywalę na tym. Wróciłem na tą łąkę, co w poprzednim odcinku robiłem i jeszcze mam tu, patrzcie, jakiś sygnał, okrągłe coś. Kurde, muszę zdjąć rękawice chyba, bo tu malutkie coś jest. O, to jest guziczek jakiś. Niezastąpiony środek podręczny. Czy tu na nim coś jest? Chyba nie ma nic. Kurde, ciężko dzisiaj z monetą, tam dwa. Nie ma chyba nic. Dwie monetki znalazłem, ale to grosza i 10 groszy współczesne, także nawet nie nagrywałem jeszcze. Mam nadzieję, że tu coś wyskoczy, mam chwilę dosłownie. Chwilę. A, kurczę, miałem kogoś zapodać. Zapodać miałem kogoś i zapomniałem kogo, ale zaraz sobie ściągę wyciągnę. Dobra, dzisiaj zapraszam do kolegi Legin na kanał. Już tu wskoczył. Pomożecie koledze, nie pomożecie, zobaczcie sami. Ja tylko zapraszam. Wpadajcie, bo tam jest to co lubicie, nie? Jak lubicie to, co ja nagrywam, to pewnie tam to też się wam spodoba, nie? Także jeszcze raz zapraszam i pozdrawiam kolegę z kanału Legin. Dobra, słuchajcie, jestem na tej łączce świeżo skoszonej i wujek tu przewraca to teraz, jak widzicie. Znaczy przewracał jakiś czas temu i po prostu jest kolejny mega fant. Ja mam dzisiaj po prostu, powiem wam, dzień konia. To jest dzień konia, to jest, nie wiem co jeszcze powiedzieć. Popatrzcie, kolejny guziczek. Napoleonek. I popatrzcie, numer chyba jest na tym guziczku jakiś, 102 chyba. Tak mnie się wydaje przynajmniej. 102. Będziecie widzieć, on troszeczkę jest zniszczony. To nie ja. Tutaj widać koszyczek. Też tego nie będę mocno tutaj ruszał już. Wiadomo, to są te fanty, których ruszać mocno nie można. Ale powiem wam, że no dzień konia mam dzisiaj. Może nie było monet faktycznie, bo ja już będę kończył. Jeszcze tylko po prostu tędy przejdę, a poczekam, aż to zbierze wujek. I tu wrócę na pewno. Może nie było monet, ale te inne rzeczy po prostu przyćmiły wszystko. Przyćmiły wszystko, no. Naprawdę malutki guzik, taki sygnał na granicy do kopania w ogóle. On teraz jest taki fajny, ale to było takie 6 na 7 skakało, ale stabilnie. No i petarda, jak to Adi mówi jeszcze raz. No i mega fan. Dobra. Aha, no to jak już kończę, to kończę. Słuchajcie, było to co było, no ale co tu dużo mówić, no. Mówię, ja nawet jak nic nie powiem, to same te fanty, co dzisiaj były, to same za siebie mówią, nie? Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję za to, że oglądaliście ze mną ten film. I zapraszam na następny, z tej oto łąki. I tam jeszcze jedna taka też jest skoszona i... No i będziemy chodzić, nie? Także na razie, cześć!